Wzrost zatrudnienia, jaki zobaczyliśmy w 2020 roku, to jest 47 tysięcy osób więcej pracujących w porównaniu z czasem przed pandemią, wynikał w dużej mierze ze wzrostu liczby osób pracujących w rolnictwie oraz wzrostu liczby osób samozatrudnionych, które prawdopodobnie uciekały z pracy na etacie bądź były zmuszone do zmiany formy zatrudnienia, uciekały w kierunku samozatrudnienia, czyli takiej formy pracy, która generowała mniejsze obciążenia składkowo-podatkowe pracodawcy. Po 1,5 roku pandemii odnotowaliśmy niewątpliwie wzrost bezrobocia. Oficjalnie według urzędów pracy to 180 tysięcy osób więcej zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast osób pracujących w przedsiębiorstwach, w sektorze przedsiębiorstw było w tym czasie o prawie 80 tysięcy. Więc można powiedzieć, że spadek osób pracujących w oparciu o umowę o pracę, taką dającą bezpieczeństwo socjalne, został w pewnym sensie zrekompensowany wzrostem zatrudnienia w takich sektorach czy formach zatrudnienia, które są bardziej elastyczne, niekoniecznie korzystne dla pracowników. Więc można powiedzieć, że te wzrosty w elastycznych formach zatrudnienia oraz w rolnictwie, to co widzimy, to są takie formy, które pozwalają przetrwać pracownikom i pracodawcom w czasie kryzysu. Wzrost zatrudnienia w rolnictwie, który teraz zobaczyliśmy, jest czymś odwrotnym względem tego, co obserwowaliśmy w czasie, powiedzmy, ostatnich 20-30 lat. Możemy się spodziewać, że wraz z polepszeniem koniunktury pracownicy, ci, którzy przeszli do rolnictwa z takich sektorów gospodarki jak budownictwo, handel czy produkcja, oni z powrotem wrócą do zatrudnienia w tych dawnych sektorach. Spodziewamy się, że wraz z odbiciem się polskiej gospodarki, wraz z powrotem na taką przedpandemiczną ścieżkę, będziemy szli powiedzmy, w kierunku unormowania sytuacji na rynku pracy, czyli będziemy szli w kierunku zmniejszania odsetka osób pracujących w niestandardowych formach zatrudnienia, a także aktywizacji osób, które bądź popadły w bierność zawodową, bądź utraciły pracę i są zarejestrowane jako bezrobotne. Tym niemniej dane historyczne pokazują, że powrót rynku pracy do takiej ścieżki wzrostu zajmuje dłuższy czas niż powrót takich wskaźników makroekonomicznych jak PKB. Stąd ten proces może być wydłużony i to odbicie na rynku pracy może być wolniejsze niż odbicie w produkcji czy w konsumpcji.